Widzowie, zabawa się skończyła. Po tym, co ostatnio zrobił mi Palion i Nubek, jeżeli nie oglądaliście, wylali mi tutaj wszędzie wodę i powiedzieli, że to niby było jakieś tsunami, ale to był oczywisty prank, który na mnie zrobili. Muszę się przygotować. Muszę się przygotować na odpowiedź, ale zanim to zrobimy, zanim zrobimy pranka na nich, chciałbym zrobić uzbrojenie mojego królestwa. Bardzo mocne uzbrojenie, dlatego spójrzcie, co ja przygotowałem. Ja nie wierzę. Tylu rzeczy to ja nie miałem naprawdę bardzo dawno. Strzały krzywdy, natychmiastowe obrażenia. Będziemy chcieli te strzały dać wszędzie, w każdej wieżyczce. Dlatego nawet jeżeli umrę, nawet jeżeli coś mi się stanie, na wieżyczce będzie gotowy łuk i będą gotowe strzały, które są mega mocne, którymi będę mógł zaatakować Nubka i Paliona. Więc mocne rzeczy. Dodatkowo mamy kaktusy, które chcę rozsiać tutaj przed moim królestwem wszędzie, żeby czasem się do mnie nie zbliżyli za bardzo. Dodatkowo chcę postawić pełno żelaznych golemów, żeby było ich tutaj znacznie więcej. No i jeszcze mniej więcej jakieś inne rzeczy. Chcę więcej lawy wylać przed królestwem. Jestem przygotowany na najgorsze, widzowie, a raczej chcę być przygotowany, bo póki co nie jestem i to jest właśnie mój błąd. Dlatego pierwsze co, to będzie właśnie schowanie mojej skrzyni. Dlatego właśnie, skrzynia musi być schowana. Nie może być tak łatwo dostępna, bo każdy wtedy będzie mógł sobie tutaj wejść i sobie tutaj cokolwiek, wiecie, rozwalić. Dlatego, na przykład tą właśnie skrzynię, dlatego zrobimy tutaj takie ukryte pomieszczenie. Coś na takiej zasadzie. Nikt nie będzie wiedział, że tutaj coś jest, ponieważ to będzie tak ładnie zabudowane. Widzicie? Widzicie? Spodziewalibyście się, że coś tutaj jest? No właśnie! Ja też się nie spodziewam. A oczywiście, że wiemy, co tutaj będzie. Tutaj będzie nasz łuk. Dlatego idziemy go tutaj postawić. Na początku właśnie skrzyneczkę stawiamy. Mamy 12 skrzynek i do każdej z nich stawimy na przykład takie dwa staki tego. I wtedy po prostu będziemy mogli strzelać z tych strzał, które zadają znacznie większe obrażenia niż zwykłe strzały. I teraz patrzę na to. Rozwalam to i nic nie ma. A żebym w 100% wiedział, że w tym miejscu jest moja skrzynia, postawię tutaj pochodnie, widzicie? Czy to nie jest genialne? Nawet bez kill-offa będę mógł tutaj sobie przejść i patrzcie, rozwalić w ten sposób. Widzicie? Powoli, ale spokojnie rozwalić. Więc o to właśnie chodzi. Oni o tym nie będą mieli zielonego pojęcia, ponieważ nie ma ich obecnie na serwerze, więc niczego nie podejrzewają. Specjalnie czekałem, aż wyjdą, żeby przygotować te rzeczy. Więc napiszcie, widzowie, na dole w komentarzach, czy waszym zdaniem to są naprawdę dobre taktyki, czy takie noobskie. Bo jeżeli noobskie, to coś poprawimy, coś zmienimy, a jeżeli pro, no to widzowie, to mi się podoba, to mi się podoba. Dlatego tutaj kolejne takie udogodnienie w postaci właśnie skrzyneczki z strzałami i łukiem. Więc w momencie, w którym nawet nie będę miał łuku, będę mógł tutaj sobie przyjść i strzelać, ponieważ łuk będzie gotowy. No i co? Została nam ostatnia wieża, w której schowamy ostatnie dwa staki tego. Ojejku, co tu się dzieje? Więc będzie ładnie. Oraz widzowie, oczywiście, jeżeli chcecie dołączyć do Voyant Team, to zapraszam do sklepu voyantshop.pl i spójrzcie, jak piękne bluzy czekają właśnie na was, na ciebie, mordeczko. Taka kozacka bluza z nadrukiem, z całymi wojanowicami, są tutaj wszystkich wieżowce. Jest tutaj Pimpek, mój piesek, i Śmiekalinka, czyli moi sojusznicy w tej walce, oraz wielki napis Voyant Team! Zapraszam w voyantshop.pl. Tam są też fajne takie poduszki. Jest poduszka z wojanowicami. Obczajajcie, warto wejść w pierwszy link w opisie i po prostu sprawdzić, co tam się znajduje, bo na pewno znajdziecie coś dla siebie. Dodaliśmy też głośniki. Tak, prawdziwe głośniki. Możecie sobie słuchać teraz muzyczki z Voyant Team. Let's go! Dobra, a co tam jest? Co tam się dzieje? Okej, jakieś TNT. Widzicie? Już coś jest nie tak. Już coś jest nie tak. Oni się pewnie na coś przygotowują. Ej, ja nie zabudowałem tam pochodni, nie będę wiedział dokładnie, w którym miejscu to jest. Dobra, zaraz będę musiał tam wrócić, ale na samym początku tutaj muszę przygotować sobie to. Właśnie, zrobimy to w ten sposób. Myk, myk. O, czekaj, jeszcze tutaj sobie zniszczymy. Myk, myk, myk. Okej, i teraz patrz to. Pyk. I teraz tutaj. Pyk, pyk, pyk. I jeszcze jeden łuk damy. Dobra, i w tym miejscu oczywiście co? Pochodnia. Super. A teraz musimy zlecieć sobie tam. O nie, nie mam elytry, to sobie za bardzo nie zlecę. Ale okej, pójdę w taki sposób. I musimy tam postawić pochodnie, ponieważ nie będę pamiętał dokładnie, w którym miejscu znajduje się ta skrzynia. I nie chcę tak potem szukać w byle jakim miejscu. O, dobrze trafiłem. Okej, czyli w takim miejscu. Dobra, dobra, zaznaczę. Git. Jest git. I teraz co? Zabieramy się do tworzenia armii golemów. Następny właśnie to jest nasz krok. Więc armia golemów, ponieważ to jest sam Geralt, który doświadczył ostatnio powodzi.
Na szczęście przeżył, ale było blisko, żeby się to skończyło tragedią dla naszego Geralda. Dobrze, Geralt, że przeżyłeś, to naprawdę dobry znak, ale potrzebujemy znacznie większej ilości tych Geraldów. Uwaga, stawiamy, jeden Geralt. O, przesuń się troszeczkę, no, mordeczko, dawaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, okay. I teraz musimy tutaj stawiać jeszcze, przesuwać je i stawiać kolejne. No nie mogę, przesuń się, mordeczko. Okej, okay. Ach, musisz tak tutaj stać. Rusz się, idź do roboty, coś już rób, mordeczko, musisz chronić tutaj, musisz chronić naszą wioskę, a raczej królestwo. I spójrzcie, ilu ich tutaj jest. Jest moc, co nie? Jest mega mocna moc. I dlatego mam pomysł. O, to jest dobry pomysł, to jest bardzo dobry pomysł. Postawić golemy też gdzieś tutaj na górze. O, tak, 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 na tych wieżyczkach. Tak, na wieżyczkach musimy postawić też jakieś golemy, żeby chroniły tam wszystkiego. Mam nadzieję, że te golemy nie zejdą stąd, tylko sobie tutaj zostaną, wiecie o co chodzi. Na wieżyczce, eś, dziękuję bardzo. Stój tutaj i pilnuj. O, kolega do niego przyszedł drabiną, czemu wy wszyscy tutaj jesteście? Nie rozumiem, czemu oni są tutaj? A tamten co? Bada teren, widzowie. Bada teren naokoło, patrzę, czy coś się dzieje. Okej, okay, chodźmy z tej strony też postawić kolejne golemy. Tutaj będziesz, mordeczko. Tutaj, z tej strony. Okej, okay. I tutaj twarz. Pięknie, kolejny golem. O to właśnie chodzi. O nie, tylko nie spadnij. Nie, nie, mordo, co ty robisz? Co ty robisz? O co ci chodzi? Dobra, postawmy jeszcze golemy też na tych wieżach wyższych, bo to jest mega dobry pomysł, żeby właśnie też tutaj były. I w ten sposób oni będą z daleka widzieli, że tutaj wszyscy jesteśmy zabezpieczeni. Ej, patrz! Kolejny golem wszedł na górę! Tylko nie mów, że one spadają tam na dół. Nie! Mordo! Mordo! Nie! Zaraz spadniesz! Zaraz spadniesz! Dobra, wiecie co? Ja muszę tutaj coś zmienić. Ponieważ one tutaj tak wchodzą, a nie chciałbym, żeby wszystkie tutaj wchodziły i spadały. Dlatego rozwalę po jednej drabince, właśnie po to, żeby one nie mogły tutaj wejść. Wydaje mi się, że nie wejdą, jak będzie jedna drabinka rozwalona, a my wtedy bezproblemowo się tutaj dostaniemy. Okej, okay, super, idziemy do jeszcze tutaj z drugiej strony wieże. Z tej strony również muszą być golemy, więc postawmy ziomeczka. Jeden i tutaj będzie zaraz o, nie, tutaj nie, na górze będzie drugi. O to właśnie chodzi, widzowie, prawdziwe wojsko, moje wojsko, moje własne tutaj wojsko mocno się trzyma. O to chodzi. Co to było? Czemu, czemu to nie zadziałało? Halo? Czy coś jest nie tak? Dobra, pierwszy raz widzę, żeby nie zadziałał golem. Dobra, czekaj, pyk. O, dobra, może coś tam mu przeszkadzało. Okej, okay, czy wy się tutaj golemy trzymacie? Ej, ale nie zrzucajcie się, dobra, Geralt. Geraldy, 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 co wy robicie? No, no nie, no nie. No, czy wy jesteście poważni? Czemu zrzuciliście swojego ziomeczka, co? Dlaczego zrzuciliście swojego zioma? No, wy chyba oszaleliście. Nie, no i co oni robią, nie? I co, próbujesz się tu dostać? No nie wyjdzie ci za bardzo już teraz. Teraz to ci nie wyjdzie. O, patrz, do ataku. Teraz będzie test naszej umiejętności wojskowej. Patrz na to. Pięknie. Ej, dobra, może jednak kilka golemów na zewnątrz się przyda, co nie? Żeby broniły tego od właśnie zewnętrznej strony. Tylko problem w tym, że one teraz będą mogły wchodzić w te kaktusy tutaj. A ja bym nie chciał, żeby moje golemy ginęły od kaktusów. Dobra, pyk, pyk. Tutaj wszędzie będą kaktusy właśnie. Pyk, pyk, pyk. I trzeba będzie pozamieniać tutaj pełno rzeczy na właśnie piasek. Dlatego kładziemy piasek tu. Okej, okay. Kładziemy piasek tu, dobra, ja porobię tutaj dziury i przygotuję miejsce na piasek. W tym miejscu właśnie będzie piasek. W tym miejscu będą nasze kaktusy. I jak oni to zobaczą, to nie będą się chcieli tutaj nawet zbliżać na milimetr. Na milimetr. Na milimetr. Milimetr. Dobra, pyk, pyk, pyk. Pięknie, patrz na to, co tu się dzieje. Jakie królestwo, widzowie. Jakie królestwo. A ty co? A ty co tutaj robisz? Uś, nie macie. Dobra. I pięknie to wygląda, dobra, jeszcze z drugiej strony. Ej, czemu nie atakujecie creepera? No bez przesady, golemy, za co ja wam płacę? No właśnie, chyba za nic. Chyba nie dostaniecie wypłaty w tym miesiącu, golemy. Dobra, coś takiego. Tutaj rozwalę, żeby dało się przejść, ale idziemy dalej kłaść kolejne kaktusy. Kaktusy, kaktusy, kaktusy. Czyk, 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 to rozwalamy.
Czek, czek, czek. Nie ma tutaj, nie ma tutaj miejsca na jakieś tajne bazy. Wszystko jest chronione, widzowie. Wszystko będzie chronione. Jeszcze tu, tu. Okej, okay. I tak co dwa będziemy stawiać. To, to. Nie, co ja robię? Co ja robię? Chyba źle. Dobra, ty golem, a ty co? O nie, golem! Dobra, sam tego chciałeś, sam tutaj wszedłeś. Ja cię tutaj nie uratuję. To jest tak zwana selekcja naturalna golemów. Proszę stąd wyjść, golem, ponieważ jest to twoja ostatnia chwila, szansa na to, żeby stąd wyjść. A czy... chwila, czy kaktusy płoną, jak się postawi obok lawy? Sprawdzimy to. No w końcu... wątpię, czy płoną. Wydaje mi się, że nie. Ała, ała, ała. Dobra, 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 nic mi nie rób już. Dobra, coś takiego. I teraz postawmy tutaj piasek. Tutaj kaktusy. Ale będziemy naprawdę przygotowani, widzowie. Będziemy przygotowani do zbliżającej się wojny. Tak, widzowie, wojny, dobrze słyszeliście. Oni na siebie to ściągnęli. Tą ostatnią akcją, co tutaj zrobili, oni to na siebie ściągnęli i zobaczą, że nie będzie lekko. Dobra, tutaj troszeczkę mi się pomiętoliło, jakoś inaczej to postawiłem, ale dobra, mniejsza. Proszę się odsunąć, no naprawdę musicie akurat teraz tutaj chodzić, jak ja jestem. No zejdź mi z drogi, mordo! No zejdź mi z drogi! Nie wiedzisz, że stawiam kaktusy, a ty w te kaktusy wchodzisz jak totalny debin. Dobra, pyk, pyk. Jeszcze z tej strony pyk. Pięknie, pięknie. I tutaj stawiamy pięknie, o to właśnie chodzi. I słuchajcie, sprawdźmy, jak to wygląda. Wow, jak to szybko urosło, ty! Wszystko już gotowe? Co tu się wydarzyło? Dobra. Ciebie tutaj nie chcemy, mordeczko, spadaj. Okej, okay, patrzcie, jak to się prezentuje. Ładnie rośnie. O, tam golemy oczywiście co robią? No, umierają. No cóż, no cóż. Trzeba było tam nie wchodzić. Dobra, tutaj wszystko git. Ale już trzy golemy spadły, a tam są dwa kolejne? Czekaj, coś tutaj nie gra. Coś tu jest nie tak. Czy wy tutaj dalej wchodzicie na górę? Powiedzcie mi, golemy. Czy wy tutaj dalej wchodzicie na górę? Przyznać się. Bo coś mi tu nie gra, za dużo z was umiera. Czekaj, tutaj jeszcze jest nie tak coś z tym golemem, on tutaj chyba nie był wcześniej. Okej, okay. No zobaczymy, czy te golemy przetrwają. Dobra, póki co moje królestwo całkiem mocno się prezentuje, no. O, jeszcze z tamtej strony postawimy kaktusy. Jak to zobaczą chłopaki, to na pewno będą chcieli zrobić dosłownie tak samo. Kopiary. Ale to już będzie za późno, my już będziemy na takie coś przygotowani. Dobra, postawimy tutaj więcej tego piasku. Co tu się dzieje? Okej, okay. Ile tego piasku mi zostało? No, jeszcze mam sporo tego piasku, więc git. Dobra, i stawiamy kolejne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ale forteca, no nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Taka forteca, że tego się nie da podrobić w ogóle. Eś. Kończą mi się, a nie, jeszcze mam kaktusy. Dobra, czyli postawimy tego znacznie więcej w takim razie. Tu wszędzie postawimy, dobrze. Dobrze, tutaj będzie aż podwójna warstwa. Dajcie znać, widzowie, czy takie coś jest mocne. Czy takie coś obroni naszą miejscówkę. Co tutaj jest? Jakaś ogromna dziura. Nie może być ogromnej dziury na mojej warcie. Naprawiamy to, naprawiamy. Nie może być ogromnej dziury na mojej warcie. Okej. Dobra, naprawione. Tutaj miały być, prawdopodobnie lawa tutaj miała być, okej. Dobra, i teraz tu stawiamy. I kładziemy piasek, żeby postawić kolejne miejsca na nasze kaktusy. Dobra, tutaj będą kolejne kaktusy. O, ale tego leci, ale tego piasku na to idzie. Dobra, nie damy tu, nie damy się łatwo, widzowie. Oni przesadzili, teraz zobaczą, jak to jest z przesadzaniem. Ja przesadziłem kaktusy. Ale beka, XD. Dobra, jest git. I idziemy dalej w takim razie, teraz tu. Jeszcze postawić ładnie. I stawiamy te kaktusy. Dobra. Kolejne kaktusy. Coś pięknego. Dobra, tutaj stawiamy. I ja nie mogę, to jest naprawdę coś pięknego. Tego się nikt nie spodziewał. Okej. Tak, i teraz tutaj tak. Ja nie mogę, widzowie. Co jak co? Ale to będzie nie do podbicia. Nasze królestwo. Porównajcie moje królestwo z ich królestwem. Przecież ich królestwo co ma? Dirta? I to ma ich ochronić? Ja tam wystarczy, że przyjdę z łopatą i już ich królestwo nie będzie królestwem. To już będzie koniec królestwa. Wystarczy, że z łopatą przyjdę.
A u mnie? No zupełnie coś innego, widzowie, o czym my rozmawiamy, co my porównujemy. Dobra, tam już rosną te kaktusy, więc bardzo fajnie. I słuchajcie, no, póki co tyle tych kaktusów może wystarczyć. Już z tej strony nie chcę póki co ich kłaść. Czy ja tam coś widziałem? Tyle mi póki co wystarczy. No najbardziej chcemy się skupiać na tamtej stronie, tamta strona jest najbardziej jakby najgorsza pod względem bezpieczeństwa. O, tutaj naszego lemy chronią, więc bardzo dobrze. O, przepraszam, że cię popchnąłem, przepraszam, przepraszam. I sprawdźmy teraz, jak to wygląda. No nie, przecież jak oni do tego podejdą, to będą na pewno się bali już. No to jest coś pięknego. Jeszcze wiecie, co ja bym zrobił? Zastanawiam się nad tym, żeby lawę wylać w jakiś ciekawszy sposób. Mamy tą lawę tutaj i fajnie jakby ona na przykład tak wystawała. Na przykład, czekaj, rozwalimy to. Okej. I postawimy tutaj coś takiego. I teraz patrz to. Iś, dobra. Sprawdźmy, jak to by wyglądało. O nie, psuje nasze kaktusy. Okej, ale wygląda mocno. Wygląda potężniacko. Idziemy sprawdzić, jak to wygląda. Ja nie mogę, lawa jeszcze tam chroni to. Dobra, gdyby tak zrobić z każdej strony, tutaj też. Tutaj w sumie mogę już tak zrobić. Czekajcie, postawię tutaj tą lawę. Jeszcze tu. Dobra, pięknie. Nie, no, no jakbym coś takiego zobaczył u nich, to bym się przestraszył, co nie? A oni co mają? Dobra, weźcie. Wydaje mi się, że jest git. Nasza baza jest naprawdę zabezpieczona. Dajcie znać, widzowie, czy coś jeszcze można zrobić, poprawić, żebyśmy byli bardziej zabezpieczeni i żeby oni już kompletnie się tutaj nie mogli dostać. Napiszcie na dole w komentarzach. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.